Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałam Wam zaprezentować realizację takiego patchworkowego słoika, który może być pięknym elementem na słodycze albo ciasteczka, czy jakiekolwiek drobne rzeczy. Do realizacji będzie nam potrzebny słoik, biała farba akrylowa lub jakaś podkładowa, czarna farba, różnokolorowe akryle, nożyczki, ołówek, pędzelki, jakiś fragment kolorowego materiału oraz gumka, może być z kokardką lub oprócz tego dodatkowo wstążeczka do zawiązania kokardki. Zaczynamy. Najpierw musimy wykonać warstwę podkładową na naszym słoiku. W związku z tym malujemy go na biało. Malujemy w ten sposób, żeby na środku zrobić tak zwane okienko. Przez okienko będzie można zobaczyć, co jest w środku, jakie łakocie na przykład mamy. Nasz słoik, w zależności od tego, jak gęsto mamy farbę, malujemy jeden lub dwa razy, a następnie pozostawiamy do wyschnięcia. Ja posiadam już wyschnięty inny słoiczek z naszym okienkiem. Żeby dalej kontynuować, musimy zrobić linię określającą, gdzie będą łączenia tak zwanych łatek. Ja podzieliłam sobie mniej więcej na 6 elementów od spodu i na 3 elementy po bokach, żeby był widoczny mocny rysunek. Mając tak narysowany schemat, możemy zacząć kolorować te kwadraty. Malujemy w różne kolory, jakie posiadacie farby. Ja akurat mam w tonacjach różowo-niebieskich. Malujecie w ten sposób. Żeby każdy kwadracik był innego koloru. Mając tak pomalowane wszystkie kwadraty, tu akurat z drugiej strony już mam suche, więc pokażę Wam, jak dalej można dekorować. Potrzebny nam jest pędzelek, jak widzieliście, szeroki do malowania kwadratów i drobny, cienki pędzelek do robienia elementów dekoracyjnych. Mogą być to różnorodne elementy, na przykład tak jak widzicie tutaj, serduszka, kropki, paski, zygzaki, gwiazdki, kratka, wszystko, co przyjdzie Wam tylko do głowy. A więc zaczynamy.
ja pokazałam Wam na przykładzie malowanie kropek, serduszek i gwiazdek. Jeżeli będziecie mieć cały wymalowany w ten sposób różnorodne wzory słoik, możemy przystąpić do wykończenia, a mianowicie zrobimy czarną farbką tak zwany szef łączący. Będzie on polegał na tym, że będziecie stawiać takie maleńkie czarne kreseczki na złączeniu kwadratów. Realizując w ten sposób cały słoiczek, otrzymacie taki efekt. Na samym końcu, po wyschnięciu, możecie go zawerniksować, jeżeli posiadacie na przykład przezroczysty lakier albo werniks. Powoduje to, że będzie bardziej trwały, będzie go można przecierać na mokro. Zostało teraz wykończenie, zrobienie dekoracji. Bierzemy materiał. Ja akurat posłużę się spodeczkiem, możecie cyrklem. Wytniemy kółeczko. Nałożymy na górę, założymy gumkę. I proszę. Nasz słoiczek jest gotowy. Dziękuję bardzo, zapraszam do realizacji. Pokażcie, co potraficie. Do zobaczenia.